Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Dzisiaj niedzielne wiadomości plus bonus dla wszystkich tych osób, które czekały na grupę, na jakieś dodatkowe szkolenie, na jakąś wiedzę. Tak więc miłego oglądania i zapraszam. Wiele osób jakiś czas temu pytało mnie, co zrobić, żeby dostać się do mojej grupy, jakie warunki trzeba spełnić, ile ona będzie kosztowała itd. Tak 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 Bardzo dużo było tych pytań, a tego teraz w końcu mogę pokazać, co, że, coś się, że coś się w końcu dzieje. Na stronie Instytutu Kryptografii, gdzie jestem także trenerem, link oczywiście do, tego, do tej strony, tej dokładnie, którą tutaj widzicie, będzie w opisie tego filmu, także nie macie się o czym martwić. Pojawiło się pięcioczęściowe mini szkolenie w postaci wiadomości, wiadomości e-mail i Dzięki właśnie tej, tym mini wiadomościom, tym mini szkoleniu będzie można uzyskać dostęp do prawdziwego szkolenia oraz także do grupy, którą, którą prowadzę wraz z trzema innymi trenerami, więc mam nadzieję, że wiele osób, które czekało skorzysta, a wiele osób, które nie wiedziało jeszcze o tej grupie, po prostu spojrzy sobie na, na tą stronę, poda tu swój e-mail po to, by dostać to mini szkolenie chociażby. A co dalej, to już każda osoba indywidualnie będzie musiała się dowiedzieć Oczywiście to jeszcze jest jeden screen z transakcji, jest to oczywiście na aplikacji Blockfolio I wyprzedzam wszystkie wątpliwości, na aplikacji Blockfolio można sobie wpisać jakiekolwiek liczby chcemy I może być to po prostu kłamstwo Dla potwierdzenia, po prostu jesteśmy na moim koncie na giełdzie Binance I to jest potwierdzenie, 23 grudnia o godzinie 15 zakupiłem kryptowalutę POE więc jak widzicie, mamy tu potwierdzenie, że taka transakcja miała faktycznie miejsce. Tak więc jeszcze raz wracam do tej strony, zachęcam, zostawienie tutaj swojego maila, przejście tego e, krótkiego szkolenia, tego pięcioczęściowego mini szkolenia e, i każda osoba, która była zainteresowana grupą, uzyska informację także w późniejszym czasie, jak do tej grupy się dostać, tak więc zapraszam serdecznie. A teraz przejdźmy już może do wiadomości. Pierwsza sprawa, aha, jeszcze na temat samych wiadomości. To będą takie wiadomości zebrane z ostatniego czasu, takie perełki, powiedzmy, ważniejsze wiadomości. Niektórymi, z niektórymi wiadomościami mogliście się już spotkać, natomiast warto je wszystkie zebrać w jednym miejscu i trochę odpocząć od tych kryptowalut na 2018 rok. Taki powiew świeżości w postaci wiadomości. Myślę, że bardzo fajnie się tutaj spisze. Pierwsza rzecz: Mark Zuckerberg chce wprowadzić kryptowaluty na Facebooka. Jest to dla nas bardzo fajna wiadomość. Pierwsza sprawa: Mark Zuckerberg zawsze, tworząc Facebooka, przyświecała mu zasada oddać władzę w ręce ludzi. No i niestety wiele osób się z tym nie zgadza. Rozwój technologii pozwala rządom i władzom bardziej kontrolować swoich obywateli. No i wiele osób nie wierzy już w fakt, że Facebook jest władzą w rękach ludzi. Dlatego też założyciel Facebooka stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, a technologią, która aktualnie pozwala na bycie bardziej niezależnym w, w całym świecie, nie tylko kryptowalutowym, ale ogólnie w świecie, to właśnie kryptowaluty i mimo tego, że są one ryzykowne i mimo tego, że yy, wahania cen kryptowalut są bardzo duże, to i tak yy, taka technologia jest technologią, którą Mark Zuckerberg bierze pod uwagę właśnie yy, związany ze Facebookiem. I teraz tak. Pytanie: jaka byłaby to kryptowaluta? Czy byłaby to jakaś kryptowaluta, która aktualnie istnieje? Czy Facebook zyskałby swoją własną kryptowalutę? Czy może byłaby to jakaś kryptowaluta na zasadzie np. Na Redcoina bądź Steam'a? Warto obserwować y, profil y, Twittera y, Marka Zuckerberga, śledzić informacje, które będą się pojawiały, ponieważ to jaka kryptowaluta będzie wybrana, czy jaka będzie stworzona, będzie tak naprawdę bardzo dużym wydarzeniem i bardzo dużą pompką ceny dla tej kryptowaluty, bo weźmy chociażby same reklamy na Facebooku, których w ciągu jednego dnia jest bardzo, bardzo dużo. Mój znajomy potrafił sam w ciągu jednego dnia wydawać po 1000 zł na reklamę, więc naprawdę jest to rynek, który jest bardzo, bardzo duży, więc jeśli na Facebooku została wprowadzona jakaś kryptowaluta i byłoby, płatności byłyby w tej kryptowalucie, to podejrzewam, że cena tej kryptowaluty momentalnie wystrzeli po prostu na księżyc, dlatego warto, warto się interesować właśnie tą, tą wiadomością i Facebookiem w tym momencie. Kolejna sprawa, może nie aż tak bardzo przyjemna, natomiast warto czasami mówić o nieprzyjemnych rzeczach po to właśnie, by potrafić unikać później tych nieprzyjemnych sytuacji. Oszczędności życia skradzione z używanego ledgera. No i niestety to ten artykuł nie jest zbyt przyjemny. Oszczędności mężczyzny zniknęły z portfela nano Ledger po tym jak użytkownik Reddit zakupił portfel z drugiej ręki na eBayu. No i tak, niestety pan straci ponad 34 tysiące dolarów. Jest to dosyć smutne i tutaj możemy przeczytać. Nie używałem go w ciągu tygodnia. Dziś decyduję się sprawdzić wartość mojego Ripple Litecoina Dasha i tylko po to, aby odkryć, że wszystkie z nich zniknęły i zostały przeniesione gdzie indziej. Wczoraj, w tym samym czasie o 7:30, właściwie o 19:30. Nie jestem pewien, jak to możliwe, ponieważ nie mam dostępu do mojej księgi głównej w ciągu tygodnia. Nie wiem, co zrobić, gdy całkowita wartość przekracza 25 tysięcy funtów. Czy zostały, zostało skradzione, czy jest to coś innego? No i to pokazuje nam bardzo ważną rzecz, o której musimy pamiętać. Jeśli chcemy kupować tego typu portfele, musimy je kupować z zaufanego źródła. Nie możemy kupować ich z drugiej ręki, ponieważ ktoś już mógł tam zainstalować jakieś inne oprogramowanie. A tutaj była bardzo prosta sprawa. Ktoś podmienił po prostu losowy seed czyli te 12 słów, czy tam w zależności od, od oprogramowania może być ich więcej, 12 losowych słów na własny seed. I na tym, i tak to i przez, przez właśnie tą rzecz ktoś uzyskał dostęp do tego ledgera. Po prostu znał ten seed wcześniej, podmienił go w ledgerze, ktoś myślał, że jest on losowy, zachował sobie ten seed i ta osoba, która sprzedała ten ledger, mogła po prostu od tej osoby wyciągnąć po prostu wszystkie pieniądze, Jaka ta osoba miała na tym ledżerze? Dlatego, jeśli chcecie kupować tego typu portfele, to pamiętajcie o tym, by zawsze były one z wiarygodnego źródła, by były nieużywane, a oryginalne. Bo jak to często w życiu bywa, jeśli szukamy oszczędności, jeśli szukamy najtańszych propozycji, to najczęściej wychodzi nam to znacznie, znacznie drożej. Dlatego czasami nie warto, nie wiem, kilkadziesiąt złotych czy nawet kilkaset złotych zaoszczędzić po to, by później stracić kilkadziesiąt tysięcy. Tak więc y, pamiętajcie o tym i to taka była wiadomość ku przestrodze. Kolejna rzecz, Microsoft usuwa Bitcoina jako opcję płatności dla Microsoft Store. I wiele osób zaczęło myśleć, dlaczego to się dzieje, dlaczego Microsoft usunął tę opcję płatności. Natomiast nie jest to związane z tym, że Bitcoin jest jakąś kryptowalutą, która jest skamem bądź cokolwiek w tym rodzaju. Tutaj chodzi jedynie o ryzyko związane z zmiennością wartości Bitcoina oraz tym, że załóżmy, mamy Bitcoina, który możemy płacić w Microsoft Store. Kupujemy sobie za to jakąś grę. Powiedzmy, gra kosztuje 220 dolarów, płacimy równowartość Bitcoinie. I w tym momencie stwierdzamy, że gra nam się nie podoba, cokolwiek, mamy prawo ją zwrócić, mamy prawo konsumenckie. W tym momencie Microsoft chcąc zwrócić nam pieniądze, musiałby zwrócić nam więcej, jeśli na przykład wartość Bitcoina w tym czasie urosła, tak? Bo załóżmy, wpłaciliśmy 0,002 Bitcoina i w tym momencie te pieniądze w tym momencie mogą być warte więcej. Więc, więc nie jest to takie proste, trzeba by na, na cały czas podliczać wartość kryptowalut i... Nie jest to zbyt wygodne, bo trzeba by całkiem nowe oprogramowanie wprowadzać. Nie jest to, nie jest to po prostu e, wygodne dla takich firm. Dlatego ja uważam, że dobrą kryptowalutą, którą można używać do płatności, czy do poruszania się na co dzień, do używania w sklepie i tak dalej, będzie kryptowaluta, która będzie miała małą zmienność procentową i która będzie w miarę stała. Czyli, tak mamy teraz, wiele kryptowalut, które rosną. I spadają też bardzo często, to te kryptowaluty niestety nie są kryptowalutami, którymi możemy posługiwać się na co dzień, ze względu właśnie na to ryzyko związane z tym, z zmianą kursu. I co prawda są niektóre firmy, na przykład można kupić jakieś domy za Bitcoiny, bądź diamenty czy złoto, natomiast wiele firm nie chce brać na siebie tego typu ryzyka. Właśnie taką firmą było Microsoft. I wiele osób, które myślało, że jest to. Jakiś taki, nie wiem, powiedzmy, jakaś zła ocena bitcoina, no to, to nie ma żadnego, w związku z tym, po prostu bitcoin jest zbyt ryzykowny i zbyt, zbyt mocno zmienia się jego cena. Kolejna sprawa: Bitmain spogląda na Europę, podczas gdy Chiny z dystansem podchodzą do górników i to jest rzecz, która bardzo mi się podoba i która, na którą trzeba zwrócić uwagę, ponieważ dzisiejszy świat tak naprawdę dopiero może nam zaoferować prawdziwą wolność. Może jeszcze nie do końca, ale spójrzmy na taką sytuację. Mamy vlogera, który powiedzmy pochodzi z Kanady. Ten vloger zarabia prowadząc, prowadząc kanał na YouTube, prowadząc jakieś tam bloga, promując jakieś rzeczy. Standardowe, standardowy vlog. Podróżuje po świecie. Nie ma stałego miejsca zamieszkania, czyli załóżmy, wyjechał do Tajlandii i co miesiąc jest w innym, innej części świata, bo go na to stać i nie, nie jest do niczego przywiązany, może podróżować. W ten sposób, taką osobę jest bardzo trudno zmusić do tego, by płaciła podatki, ponieważ ona nie jest rezydentem podatkowym Kanady, bo na przykład nie ma jej tam w ogóle w ciągu roku i jeździ po całym świecie, ale omija Kanadę, więc nie podlega opodatkowaniu w Kanadzie. A te inne części świata, gdzie ta osoba podróżuje, tak naprawdę nie mają aż tyle czasu i możliwości na to, by taką osobę po prostu zmusić do tego, by płaciła podatki. To jest raz. Druga sprawa, taka osoba też może korzystać przykład z kart, które, y, których organizacje założone są, powiedzmy, na jakiś raj, w, raj, w jakichś rajach podatkowych, i które też nie muszą z, y, mówić nikomu, gdzie i w jaki sposób ktoś zarabia, albo skąd ma pieniądze, i nie muszą się przed nikim tłumaczyć. I w tym momencie. To jest taka prawdziwa wolność, gdzie żadne państwo czy żadna organizacja nie jest w stanie nas zmusić do czegokolwiek. I taka wolność dopiero nadchodzi, bo prawdziwa wolność jest właśnie taka, gdy człowiek nie musi nic. Najczęściej ludzie dzisiaj, którzy są wolni, to są najczęściej ludzie gdzieś powiedzmy w Afryce, którzy żyją w buszu, oni są wolni, oni nie mają nie wiem, podatków, oni niczym się nie muszą przejmować, muszą się przejmować jedynie tym, by znaleźć jedzenie. By zbudować sobie jakąś chatkę, i tak żyją, i to jest wolność. My, w naszym świecie, w Polsce, w Stanach, w jakikolwiek państwie, tak naprawdę nie jesteśmy do końca wolni, ponieważ państwo kontroluje nas w pewien sposób, państwo reguluje nasze podatki, reguluje nasze jakieś sprawy związane ze społeczeństwem, i dlatego my tak naprawdę nie jesteśmy wolni. I to jest właśnie. Bardzo fajna rzecz, że osoby, które zarabiają w taki sposób jak ten bloger, vloger jak ja, czy jak inni inwestorzy, czy inne osoby, które prowadzą biznes online i nie mają miejsca, gdzie są przywiązane, mogą w każdym momencie się po prostu przenieść. I tu jest właśnie fajny przykład, idealny wręcz przykład. Chiński gigant kopalni bitcoinów przenosi się do Szwajcarii. Szwajcaria jest bardziej otwarta na tego typu rozwiązania, tego typu firmy, widzi w tym pieniądze nie chce aż tak mocno kontrolować tych organizacji jak Chiny, ponieważ wiadomo jak to jest w Chinach, Chińczycy bardzo mocno trzymają swój kapitał, nie, pozwolą, nie pozwalają wypływać temu kapitałowi za granicę i bardzo dbają o swoje interesy w taki, ani inny sposób, co czasami jest dla nich szkodliwe według mnie. No i w tym momencie, gdy taka giełda wynosi się do Szwajcarii, gdzie, gdzie może bez żadnego problemu działać i tak naprawdę rosnąć w siłę i stamtąd prowadzić swoją globalną ekspansję, to w tym momencie kto na tym traci? Traci na tym firma, czy traci na tym państwo? Traci na tym oczywiście państwo, i do tego będziemy zmierzać. I ja uważam, że w dzisiejszym świecie, w świecie, do, który, do którego dążymy, będzie zupełnie inne pojęcie wolności niż było wcześniej. Gdy nie będzie nam coś pasowało, po prostu przenosimy się do innego państwa. Czy to um, cały nasz biznes, całe nasze życie. Cały nasz dom, co to będzie za problem, jeśli my nie jesteśmy przywiązani do żadnego miejsca? Nawet mając rodzinę, co to za problem, wyjechać gdzieś za granicę i tam się rozwijać? Miałem taką znajomą, albo raczej znajomą moich rodziców, która podróżowała tak naprawdę po całym świecie i nawet mając malutkie dzieci, dzięki temu te dzieci znają po pięć języków, tylko dlatego, że mieszkały po rok, po dwa lata w jakimś państwie i ciągle podróżowali dalej, więc dla mnie jest to. A propos tej wiadomości, którą, którą tutaj może mniej się interesowaliśmy, dla mnie jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, że, że taki świat właśnie się dla nas buduje, że będziemy być może naprawdę wolnymi ludźmi, oczywiście, gdy będziemy zajmować się tego typu rzeczami, a nie, a nie pracą na etacie, no bo wtedy nie możemy sobie pozwolić na tego typu sprawy. No i na koniec jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, okazuje się, i wiele osób e, niestety spanikowało niepotrzebnie, że Południowa Korea wcale nie, bon, nie banuje e, tradingu na kryptowalutach. Z tego artykułu mniej lub więcej możemy się dowiedzieć o tym, że e, Południowa Korea planowała jedynie zbanować e, trading, ale. Anonimowy. Czyli wszyscy traderzy, którzy tradują zgodnie z prawem, nie są anonimowi, rozliczają się bez żadnego problemu, nie mają czego się martwić. Tutaj właśnie zależało jedynie państwu koreańskiemu na tym, by zbanować właśnie trading anonimowy. Anonimowego tradingu niestety to państwo czy jakiekolwiek państwo nie może śledzić, dlatego to był bardzo duży problem i to też pokazuje jak państwa będą próbowały walczyć z kryptowalutami, kryptowalutami, które na przykład są anonimowe i może pewnego czasu, do, może pewnego razu okazać się, że e, kryptowaluty, które są anonimowe zostaną zbanowane całkowicie i będą nielegalne, wtedy oczywiście dalej ludzie będą je używać, ale będą za to sankcje, więc będzie trzeba na to uważać. I niestety wiele osób spanikowało, wychodząc z rynku, spowodowały wielkie spadki, ponieważ Korea Południowa z, miała zbanować całkowicie trening na kryptowalutach. Taka poszła plotka i wiele osób się pod to chwyciło. To pokazuje. Przede wszystkim, jak mała wiedza jest ludzi na tym rynku, i co za tym idzie, tą wiedzę trzeba rozwijać. To jest jedyny sposób, by takiej sytuacji uniknąć. Bo co z tego, że na południowej Korei zostanie zbanowana, zbanowany trading? Po prostu te firmy przez pewien okres czasu, powiedzmy, będzie jakaś luka na rynku, ale tą lukę, ta luka zostanie zastąpiona. Te firmy albo przeniosą się do innego państwa, żeby dalej prowadzić swój biznes, albo jakaś inna firma wyrośnie na ich miejscu. I dalej będzie wszystko po staremu. Także to nie są informacje, które w jakiś sposób mogą w długiej perspektywie czasu nam zaszkodzić, i dlatego to, co zalecam każdej osobie, która na przykład spanikowała, czytając taką wiadomość, wrócić sobie jeszcze raz do tej strony i i po prostu poszlifować swoją wiedzę, by takie rzeczy nie działy się w przyszłości, bo też chodzi o komfort psychiczny osób, które inwestują, dlatego im większa wiedza, tym po prostu lepiej. I na koniec coś smacznego i coś śmiesznego, co mnie oso ostatecznie roz mnie osobiście rozbawiło, jest to KFC w Kanadzie e sprzedawało kubełek za bitcoina. Ten, Bitcoin, ten kubełek nazywał się The Bitcoin Bucket, i w tym kubełku mieliśmy 10 bodajże, 10 kurczaków, mieliśmy frytki, mieliśmy sos i 2 dipy. Więc taki kubełek kosztował około 20 dolarów i oczywiście była to równowartość w bitcoinie. Tutaj mamy cały czas na, na tym kubełku odświeżoną cenę bitcoina, ile trzeba było zapłacić. Aktualnie widzimy, jest wyprzedany, natomiast to mi się podoba, że wiele firm i to firm, które są bardzo, bardzo znane, testują ten rynek. I to właśnie był taki test, taka może ciekawostka, jeśli o tym nie słyszeliście, to, to widać, że, że, że wiele, wiele firm interesuje się faktycznie tym bitcoinem i tym rynkiem kryptowalutowym, a to oznacza dla nas bardzo, bardzo fajne korzyści, bo im więcej osób będzie się interesowało tym więcej osób będzie później wprowadzało też kryptowaluty, w jakichś swoich biznesach. Tak więc tym smacznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Oczywiście, jeszcze raz zachęcam do tego, by zostawić swój e-mail na tej stronie, by się podszkolić. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.